to witamy. Witamy 1 stycznia 2024 roku. Stacja narciarska Soszów. Jest godzina 16. Zaczynamy ski rajza. Tutaj miało być oczywiście rozrokowanie. To rozrokowanie zostało z przyczyn technicznych odwołane. Więc warunki mogą być troszkę ciężkie, bo trochę posyło śniegiem. No w sumie dobrze, nie? Ale mamy inaugurację nowego roku z przytupem. I rower, i narty. Rower był dzisiaj po północy. Rowerowe przywitanie nowego roku było z jednoczesnym zakończeniem sezonu rowerowego z kolędą i pastorałką. Ten film ukazał się przed tym filmem na moim kanale, także możecie go już oglądać. A ja was zapraszam na troszkę może taką skromną relację z dzisiejszych nart na Soszowie. Co tam się odwalo? Zero stopni mamy. Warunki ciężkie wyjdą. Śnieg nie jest przerachowany. Nic nie będziemy szaleć. Ale lepszy rytm niż nic. Tak, mocno hamuje na tym śniegu. Pamiętajcie, żeby zawsze zapinać rozporek. Bo potem wam będzie zima w pewnej części ciała.
rzeczywiście warunek jest ciężki dzisiaj. No, po tym mokry śnieg nasuł i trochę mulduwato jest, no ale jakoś będziemy jeździć. Jak się jeździło w głębokim śniegu. Oj, dzisiaj będzie wytrzym do nóg. Nie spodziewałeś się, że to aż takie będzie kartofisko. No ale kiedyś tak się jeździło, jak nie było rata.
Och, jak po kartofisku. Jak po kartofisku. Trzeba sobie przypomnieć, jak się jeździło wtedy, kiedy nie było ratraków. Okej. Okay. Cóż, idiotów nie brakuje. Tyle się godo, żeby tego nie używać. A oni ciągle mają to w dupie. Choć jest to może ładne, ale... Widoczna stacja narciarsko-stok. Ja jeżdżę po kartoflisku dzisiaj. Szkoda, że góra nie ma jeszcze czynno. A te debile dali strzelają. Z Wisły. Taki kartofliszku. Wariactwo. No to przede mną już tylko zjazd do auta. Minęły 4 godziny mojej skrajzy tutaj na tym kartoflisku. Z przyczyn technicznych nie było ratrakowania. Będąc w chałupie, tak gdzieś koło 12, żech się spytał tutaj obsługi, czy będzie to ratrakowanie, no bo tak to bych przyjechał na 17, nie? I początkowo odpisali mi, że to będzie wszystko. Po czym po 20 minutach przychodzi odpowiedź korygująco, że jednak tego ratrakowania nie będzie. Z przyczyn technicznych. Więc no nie czekałem długo, zaraz po otrzymaniu tej informacji. Po prostu, że się pozbierał w chałupie i przyjechałem tutaj. I bez tuż kończymy wcześniej, z kuli tego, że my no zaczęli wcześniej, kończymy wcześniej. Powiem wam tak, że moje nogi no czują to jednak, bo wczoraj ile to tam tych kilometrów, ponad 60 km na rowerze, no i wczoraj i jeszcze też dzisiaj, bo przecież o północy też żech jeździł na rowerze. No i jeszcze dzisiaj narty, czyli w ciągu jednej doby, w ciągu 24 godzin i rower i narty zaś. Tylko że w odwrotnej kolejności. Najpierw rower, potem narty, nie? Zazwyczaj jest odwrotnie. Najpierw są narty, potem rower. No, rok temu nie było nart, bo zaczynała się ta katastrofa narciarsko. Niestety prognozy na pierwszą połowę stycznia też nie są dobre. No, temperatura ma tutaj wzrosnąć nawet do plus 10 stopni. Także no ciężko będzie. Są plany na kolejny weekend, żeby jechać na Skirajza Kaj,
prawdopodobnie tutaj, albo i gdzieś indziej. Dobra, no to teraz wysiadać i jademy ku aucie. Jazda po zmroku też ma swój urok. No bo jeżeli ktoś na przykład pracuje na pierwszą zmianę, to też może przyjechać na skirajdę. No i w przypadku też by się to może i dało. Tyle, że no jeśli zaczynają o 17, kończą o 21. Troszkę późno, troszkę nie skoro, że no już tak przed 22 zawsze idę spać. To on na pierwszą zmianę o 4 rano. Jak każdy weekend, każda sobota czy niedziela się jeździ na skirajka, tutaj jeszcze nie jest takie tragiczne. Ale polecam, jeździcie na marcu, ruszajcie. Innego nie oddawą tej przyjemności. Rower jest fajny, znaczy też można to chodzić pieszy na skutury albo i w ogóle pieszy. Mam taki plan na tym roku, żeby też co najmniej 5 takich rajdów pieszy zrobić, to jak trochę roweru, którego pozdrawiam bardzo serdecznie. Pozdrawiam wszystkich członków grupy facebookowej Trochu Roweru na czele z panem prezesem, panem Krzysztofem. Mam zamiar się wybrać tam do jego terenu na rajda rowerowo. I cóż, a to jest ostatnie. Ciężko nogi, odczuły to, to karpetisko. No ale też inny ludzkość, bo jednak rowery, pora w nocy, kanarki. No to wie czym jest, nie? Ale nie ma co, trzeba się ruszać, taki człowiek zdrowy, młody, też mam za zdrowiem, co ostatnio było różnie u mnie, ale trzeba korzystać, kiedy się tylko do, a nie tylko siedzieć przed komputerem, telefonem, telewizorem, to też można, no ale wszystko w tych granicach. Ja wolę aktywność. No nic. Żegnam się z wami. Trzymcie się. I do zobaczenia.